Kontynuujemy program Republika po południu. W tej części programu spojrzymy trochę w przeszłość Polski, w przeszłość Francji także. A gościem, który nas po tych ścieżkach przeszłości będzie oprowadzał, jest pan Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja już trochę naszych widzów wprowadziłem w tematykę naszej rozmowy, mówiąc o tej Polsce i Francji. I trzymam w rękach piękny album, bardzo gruby, bardzo bogaty, mnóstwo różnych ekspozycji tam jest pokazanych. Album o tytule podwójnym polsko-francuskim, Polska na emigracji, La Pologne à l'émigration. Takie wydawnictwo, które związane jest właśnie z wystawą w państwa zbiorów. Proszę powiedzieć dwa słowa, jak te zbiory w ogóle trafiły do dalekiego Krosna z dalekiej Francji? W Paryżu istnieje, w ogóle we Francji istnieje takie stowarzyszenie jak Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego, utworzone w 1993 roku przez kombatantów i ich rodziny, kombatantów z II wojny światowej i z okresu komunistycznego. Ponieważ ci ludzie się starzeją, młodzież nie chce działać, a uzbierali w swoich zbiorach aż ponad 9 tysięcy eksponatów, postanowili przekazać te zbiory do kraju, tak aby zbliżyć się właśnie poprzez te zbiory do Polski. Ustalili, że zobaczą, jakie muzeum będzie najbardziej odpowiednie, ponieważ trzeba było te zbiory zabezpieczyć, zinwentaryzować, opisać, no i oczywiście udostępnić zwiedzającym. Kilka osób oddelegowanych zwiedziło 6 muzeów w kraju, wybierając Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Była to oferta nie do odrzucenia oczywiście. Zarząd stowarzyszenia i walne zebranie jednogłośnie podjęło taką decyzję w 2017 roku. Trzy wyprawy do Paryża w 2018 i 2019 roku pozwoliły te eksponaty wszystkie przywieźć do Krosna. A rodzi się pytanie, dlaczego akurat muzeum w Krośnie zostało wybrane na kustosza, zbiorowego kustosza tych wszystkich eksponatów. Ja przeglądałem sobie album, mnóstwo tych eksponatów, które państwo teraz posiadają, to są eksponaty militarne bądź związane z militariami. Wydawać by się mogło, że no najbardziej predestynowaną do tego placówką muzealną jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a jednak Krosno. Co zadecydowało o tym wyborze? Wydaje mi się, że zadecydowała przede wszystkim atmosfera panująca w naszym muzeum, gdzie trzy osoby wydelegowane z tego stowarzyszenia zwiedzało muzeum, zwiedzały ekspozycję, przede wszystkim ekspozycję historyczną, dotyczącą historii Krosna i okolic, ale też i szerszej historii Rzeczypospolitej. Czasów wojny, podziemia antykomunistycznego, czasów Solidarności i zostali tak mile przyjęci, tak mile potraktowani, że postanowili właśnie tutaj przekazać te zbiory, ponieważ żadne inne muzeum no, o to się tak nie ubiegało. Ja szybko podjąłem decyzję, że organizujemy wyprawę do Paryża. Pomógł nam w tej ekspedycji Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, organizator, dając na to pieniądze. To zostało, jak już mówiłem, bardzo szybko dokonane. I bardzo się z tego cieszę, bo jest to coś wyjątkowego. To jest, można powiedzieć, cud dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Większy może jak zdobycie medalu olimpijskiego w obecnej olimpiadzie. No tak, rzeczywiście przypomniał pan dyrektor o na razie nie najlepszych osiągnięciach naszych sportowców w Tokio, ale wracając do Europy, z tego odległego kraju, tutaj widzimy w obrazach w czasie naszej rozmowy pokazywane są różne eksponaty, to są i przedmioty codziennego użytku, i fotografie, i plakaty, tutaj plakat związany z armią Hallera, ale kiedy ja przeglądałem sobie ten album,
to okres czasu, który obejmują eksponaty, który obejmuje ta kolekcja, jest większy niż 100 lat. Tam trafiają się, widziałem jakieś elementy znacznie starsze jeszcze z okresu wojen napoleońskich. Także jest to ponad 200 lat. Mamy tutaj eksponaty nawet od XVII wieku, ale generalnie dotyczą one okresu rozbiorów i czasów porozbiorowych, pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej później. No na przykład taki złoty krzyż Virtuti Militari i Legia Honorowa, którą otrzymał pułkownik Leopold Kraczkiewicz za powstanie listopadowe, za udział w powstaniu listopadowym. Potem brał on udział także w powstaniu styczniowym i został jeszcze merem jednego z miast francuskich, za co dostał również tak wysokie oznaczenie francuskie. Bardzo dużo jest różnego rodzaju eksponatów dotyczących pierwszej wojny światowej, kiedy we Francji działa bardzo prężny ośrodek polityczny polski, gdzie organizuje się Armia Halera, gdzie pisze się odezwy o wstępowanie do tej armii, gdzie działa Paderewski i gdzie rzeczywiście jest Polska na emigracji. No właśnie, Polska na emigracji to było takie miejsce, do którego udawali się Polacy właściwie od momentu rozbiorów, od momentu trzeciego rozbioru zwłaszcza. I prawie zawsze szukali tam oręża, to był jeden z tych powodów. Szukali także edukacji, szukali natchnienia dla sztuki. I mnóstwo pamiątek po tych polskich kolejnych falach emigracyjnych tam w tej Francji zostało. Proszę mi powiedzieć, jaka była historia, bo domyślam się, że znaczna część tych eksponatów znajdowała się przez lata czy nawet dziesięciolecia w zbiorach prywatnych. Jak to się stało, że one w końcu zostały zgromadzone w jednym miejscu? Po powołaniu tego stowarzyszenia szczególnie dwie osoby, pan Edmund Blicharczyk, który był sekretarzem, i pan Damian Pułkotycki, który był prezesem, bardzo prężnie się wzięli do gromadzenia zbiorów, które ulegały częstemu rozproszeniu, sprzedaży, czyli po prostu dla Polaków, dla Polski były, no, ginęły. I postanowiono podjąć starania, aby tam powołać takie właśnie muzeum, chociaż pomieszczenia, gdzie mieściło się stowarzyszenie, było bardzo niewielkie, jednak zgromadzono tę ogromną ilość eksponatów, lokując je w szafach pancernych, takich, które no, zabezpieczały, spisując je bardzo dokładnie, inwentaryzując. I dzięki temu, mało tego, nie tylko przyjmowano dary, ale też stowarzyszenie dokonywało jako jedyne na terenie Francji, i stowarzyszenie polonijne, zakupu eksponatów od rodzin emigrantów, czy na rynku, powiedzmy, antykwarycznym. Więc było to coś fenomenalnego. Te działania, to było po prostu życie pana Edmunda Blicharczyka. No i teraz ta kolekcja, przypomnijmy, to jest ponad 9 tysięcy eksponatów, tak? Ta cała kolekcja trafiła do Polski, znajduje się w Krośnie. A jak wygląda kwestia ekspozycji? No bo każdy, kto choć trochę otarł się o pracę muzealną, a ja miałem w swojej karierze zawodowej także długi, prawie dwuletni epizod pracy muzealnika, no to zdaję sobie sprawę, że 9 tysięcy egzemplarzy, nie ma możliwości nawet w dużym muzeum 9 tysięcy eksponatów pokazać na ekspozycji. Jak to wygląda w Krośnie? One są wstępnie opracowane. W tej chwili jest duża ekspozycja z wyborem tych najlepszych eksponatów. Około 1200 z tych 9 tysięcy prezentujemy na ekspozycji. W przyszłości będą również pokazywane na stałej wystawie historycznej muzeum, a zamierzamy także powołać dział zabytków emigracji politycznej, i chyba polskiej emigracji politycznej, chyba jedyny w kraju, bo takiego muzeum ani takich działów, z tego co ja się orientuję, nie ma, więc jest to bardzo ważne. I wydaje mi się, że będzie to taki łącznik z tą emigracją polityczną między Polonią
która żyjąc w wolnych krajach na Zachodzie stworzyła wiele dzieła w zakresie literatury, w zakresie kultury polskiej, w zakresie dziedzictwa. I my z tego dotychczas w niewielkim stopniu korzystaliśmy, myślę, że nic innego. Te nasze publikacje przybliżą nas do siebie, czyli myślę o całej Polsce i pozwolą z tych wielkich dóbr korzystać. Panie dyrektorze, to rozmawiamy teraz o tej właśnie ekspozycji związanej ze zbiorami związanymi z Polską na emigracji, z francuską emigracją. No ale przecież muzeum istniało wcześniej, muzeum w Krośnie i zajmuje się nie tylko naszą francuską emigracją. Co jeszcze możemy zobaczyć, wybierając się do Krosna, do waszego muzeum? Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada znakomite zbiory. Posiada największą kolekcję lamp naftowych w Europie, a może i na świecie. Największą kolekcję szkieł z podkarpackich hut, czyli też znakomita prezentacja. Posiadamy bardzo dobre zbiory historyczne oraz oddział skansen archeologiczny karpacką, Troje w Trzcinicy, obiekt wyjątkowy, unikatowy w skali europejskiej, gdzie prezentujemy dziedzictwo kulturowe sprzed tysięcy lat, sprzed ponad 4000 lat nawet, ale także właśnie wielki gród słowiański z okresu wczesnego średniowiecza. A wracając do zbiorów związanych z emigracją, jak planujecie Państwo współpracę z innymi muzeami na terenie Polski, czy też poza granicami naszego kraju, jakieś wypożyczenia ekspozycji, jak się Państwo na coś takiego zapatrują? Myślę, że będzie to możliwe. Pierwsze takie kroki zrobiliśmy, bo wśród otrzymanych zbiorów było także 6 filmów, które nie były znane w Polsce i te filmy przekazaliśmy do stosownych działów telewizji, gdzie zostały zdigitalizowane. Dotyczą one Katynia, Powstania Warszawskiego, Warszawy czasów wojny i prezentacji II Rzeczypospolitej. I myślę, że to jest taki pierwszy krok. Jeżeli inne muzea zechcą z nami współpracować, jesteśmy otwarci. Choć darczyńcy wyraźnie zastrzegli, żeby w tym zakresie być bardzo ostrożnym i uważać, żeby te zabytki, to dziedzictwo kulturowe polskie było naprawdę bardzo dobrze chronione, ale też jednocześnie udostępniane. No to jest zrozumiałe, to jest zupełnie oczywiste. Mam nadzieję, tu wyrażam opinię do Państwa, do naszych widzów, że rozmowa z panem dyrektorem, prezentacja zachęci część Państwa do odwiedzenia Krosna. Mamy wakacje, Polska, zwłaszcza Polska południowo-wschodnia, bardzo piękna jest i warto zwiedzać ją, poznając także historię naszego kraju, historię naszego narodu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Krosna i do Muzeum Podkarpackiego. A w telewizji Republika już za chwilę kolejny program Wolne Głosy.